pełnić wartę. Teraz tak, osoby w kangurkach, to zostały ode mnie kangurki, głównie moi ludzie, plus te osoby, które mają berety, zapraszam zaraz po mszy do mnie. Zaraz po mszy, musicie maksymalnie szybko się wychodzić z kościołka. Po to, że rozdajemy, słuchajcie, rozdajemy mieszkańcom Mielca te fragi. Jedna na głowę. Logotypki, tak, takie pismo rzeczy. I te osoby, które ode mnie płatki. Dążcie. Proszę, jak myślisz, majetko? Bardzo trudna rzecz czuć się jako prowadzący, naprawdę. A wiesz wszystko, co masz zrobić, jak prowadzić? Na razie myślę, że iż wiem, ale to nie jest bardzo pewne. Dziękuję. Ostatni raz. Tomek Szybułek wprowadza was do środka. Wchodzicie główną nawę, po czym robicie takie rozejście się, żeby w środku zostało przejście, tak? Myślę, że brawa. Ewentualnie patrzcie i wpuszczajcie ludzi, którzy tam sobie chcą usiąść. Harcerz mi klaszcze. Jeszcze jedno miejsca. Pomszy. Tomek, musisz zrobić szybkie miejsce, moment, wydać do przodu komendę. Oskar, tu będziesz pierwszym. Zawracamy? Nie, po wyjściu robimy zasadzie, w tym zgodnie wychodzicie na odwrót, tak? Osoby w beretach. Fajnie. Wiemy.
faryzeuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech zbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietny. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzą. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywy. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. Nie powinniśmy się jednak temu dziwić. To naturalna cena
jaką przychodzi nam płacić za życie w niepotrzebnym kraju. I dalej artykuł mówi, dzisiaj wchodzą w rozkosz ludzie, którzy nie pamiętają dramatycznych momentów z naszej historii. To pierwsze pokolenie, którego życie upływa w pokojowej stabilności i przy pełnych półkach, bez zaborców, bez okupantów, bez rządzącej klasy robotniczej. Dla tych młodych ludzi etos narodowy ma dziś drugorzędne znaczenie. To zjawisko pogłębia się wraz z postępującą globalizacją. Panie bracie i siostry, bardzo pesymistyczne słowa wypowiadane o młodych Polakach. Ja bym chciał bronić młodych Polaków, młodzieży. Kochani, przy głębszej analizie natury człowieka okazuje się, że naród jednak należy do najważniejszych dla rozwoju osoby społeczności. I istnieje taka prawdziwa, rzeczywista potrzeba kształtowania na każdym poziomie edukacji, w każdym środowisku, w każdej instytucji, także w Kościele. Istnieje potrzeba kształtowania potrzeb patriotycznych, uczenia miłości do ojczyźnie. I to niezależnie od tego, co kto mówi ankieterom na ulicach, co piszą artykuły w różnych gazetach, polskich czy innych. Ta potrzeba patriotyzmu drzemie w ogromnej większości z nas nie tylko i tylko czeka na okazję, by to wszystko uzewnętrznić. Kiedy patrzymy na historię, to patriotyzm był jedną z głównych cech Polaków w całej naszej historii. Skoro, jak niektórzy mówią, obecnie zanika, no to naszym najważniejszym zadaniem jest, aby ten patriotyzm, tą miłość do ojczyzny na nowo odrodzić, bo nie można o tych sprawach nie mówić. Bo każdy człowiek, i najmłodszy, najstarszy, ma prawo znać prawdę o tym niezwykle ważnym, zapomnianym obowiązku miłowania ojczyzny, działania, pracy dla jej dobra, nigdy przeciw temu dobru. Jak Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość zawarł piękną refleksję na temat ojczyzny. Proszę tak. Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna. Wchodząc w zakres czwartego przykazania Bożego. Nasze dzieje uczą, że papież, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Panie bracie i siostry, narody państwa są dziełem Pana Boga, bo wszystko od Boga pochodzi, jak mówi Biblia, święty Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Powstanie każdego narodu, każdego państwa na oparcie w odwiecznej miłości Pana Boga i w odwiecznym Bożym planie, który przecież polega na tym, że Bóg kocha każdego z nas, każdego człowieka. Kocha także nasz polski naród, wolności były bardzo różne, ale zawsze miały jeden cel. Do niepodległości jakże często prowadziła taka zwyczajna nasza praca. Często był to także zbrojny czyn, ale także do wolności zawsze prowadził Kościół katolicki, kapłani. Do wolności prowadziła wielka literatura naszych wierszów, pisarzy, poetów. Do wolności prowadziło nas to jakże piękne wychowanie w naszym rodzinnym domu. I najstarsi spośród nas pamiętają, jak szczególnie trudny okres przechodziła Polska po II wojnie światowej, kiedy została wypowiedziona wojna Kościołowi, kiedy zabiegano w więzieniach biskupów, księży, kiedy przejmowano majątki kościelne, kiedy likwidowano szkoły katolickie, stowarzyszenia. Gomułka wtedy powiedział do Mikołajczyka, popatrz, za 20 lat w Polsce nie będzie ślało po kościele. Minęło 20 lat. Minęło 50 lat więcej i Kościół nie tylko istnieje, ale rozwija się i Kościół także uczy kochać ojczyznę. Kościół uczy, co to znaczy być patriotą. Kiedy władze w 1953 roku aresztowały prymasa Wyszyńskiego, także wtedy zamierzali całkowicie rozprawić się z Kościołem. Ale nie przewidzieli jednego, że prymasa tysiąclecia tego opatrznościowego męża, tego patrzyszywego Polaka nie można niczym upokorzyć. Nie da się go przekupić. I dlatego na Jasnej Górze w 1958 roku 1 czerwca rozbrzmiały na Jasnej Górze głośne słowa prymasa tysiąclecia. Posłuchajcie. Na każdym kroku walcząc
będziemy o to, aby Polska była Polską. Aby w Polsce po polsku się myślało. Kochani, wezwanie to najlepiej symbolizowało ducha niemujętego patriotyzmu cechującego całe życie prymasa Wyszyńskiego. I dlatego Jan Paweł II po latach, po wielu latach mógł powiedzieć na początku swojego pontyfikatu do prymasa tysiąclecia, a powiedział tak: czcigodny i umiłowany książę prymasie, pozwól, że powiem po prostu co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej. Panie bracie i siostry, Pan Bóg na szczęście nasze zawsze dawał nam historię opatrznościowych ludzi jako znak nadziei dla zagubionych, którzy byli takim świetlanym drogowskazem. W życiu prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, w jego posłannictwie potwierdziła się oczywista prawda, że właśnie na trudne czasy opatrzność Boża zsyła wielkich ludzi. Można wrócić z Pani, ale zaśpiewane po tej świętej słowanej pieśni ojczyznę wolną Bogu posła w Pani. Panie bracia i siostry, ale pomyślmy trochę o współczesnych czasach, bo przecież ten obecny czas, w którym przychodzi nam wszystko, czas pracy z biedą, z bezrobociem, także z głodem w naszym mieście, w naszych parafiach. Ale te obecne czasy są trwałem do Bursy Mieleckiej na Piętrą Przeświętą. Nie zobaczyłem ani jednej flagi na żadnym domu kultury polskiej, która jest kulturą chrześcijańską. I dlatego zasadne było wołanie Jana Pawła II w Skoczowie, który powiedział, że w Polsce to człowiek prawy, mający etyczne rozeznanie rzeczywistości. Człowiek sumienia potrzebny jest na każdym stanowisku i zawsze człowiek sumienia to ten, który czyni wszystko dla dobra wspólnego, obecnego pokolenia Polaków, ale także dla przyszłych pokoleń. Popatrzcie, kochani, bracia i siostry, jak te słowa Ojca Świętego są bardzo aktualne także dla każdego z nas. Pana Wyszyńskiego czy Jana Pawła II, musimy, drodzy bracia i siostry, mądrzej i po Bożemu poradzić sobie z tymi nowymi zagrożeniami, jakie się ciągle pojawiają, jaką niosą ze sobą środki masowego przekazu, ta walka przeciw rodzinie, ta zapaść demograficzna, ta duchowa przemoc, bieda, bezrobocie, to są zadania, które musimy rozwiązywać wspólnie w najbliższych latach. Ale oprócz tego codziennego chleba potrzeba nam solidarnej miłości. Jan Paweł II wołał: odbudujmy przesłanie solidarności. Drodzy bracia i siostry, będą mieli swój udział w sprawowaniu władzy. Dwoje z nich mieszka w mojej parafii, w parafii właśnie, to jestem dumny z tego. Ale kochani parlamentarzyści, drodzy bracia i siostry, dzisiaj wzywam was, kochani, do szczególnej modlitwy. Was, bracia i siostry, do modlitwy za całą czwórkę pochodzącą z Wielca, po światło Ducha Świętego w ich pracy. A wam, parlamentarzyści, także wam, bracia i siostry, chcę przypomnieć kolejne słowa Zofii Kossak-Szczuckiej zapisane w formie dekalogu. Niech to będzie zadanie dla każdego z nas, dla was na najbliższe lata. Pierwsze. Nie będziesz miał kochania ziemskiego na pewno. Drugie. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Trzecie. Pamiętaj, abyś w Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste, życie. Czwarte. Czcij Polskę, ojczyznę Twoją, jak rodzoną matkę. Piąte. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w Twoich żyłach. Szóste. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Siódme. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Ósme. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Dziewiąte. Nie dopuść, by wątpiono w Polsce.
maju 1978 roku w Krakowie, niedługo przed wyborem na stolicę Piotrową. Modlimy się więc za ojczyznę, widząc całą jej przeszłość. Przeszłość wielką i trudną, przeszłość, która całym pokoleniem będzie skąsny. Nie oderwiemy się od tej przeszłości, nie pozwolimy sobie jej wyrwać. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
karności swojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczynę Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Zeszlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I za tym, co dali życie z Ojczyzny, wieczne odpoczywanie racz im dać Pan. Wieczne odpoczywanie racz im dać Pan.
Zobaczę. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę bardzo.